Panie marszałku, Wysoki Sejmie, moje oświadczenie dotyczy sprawy bezpłatnego przekazania podnośnika hydraulicznego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku do OSP Turek. Od dłuższego czasu media publiczne, władze samorządowe, lokalne, ale także ochotnicze straże pożarne zbulwersowane są zamiarem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku, który zasygnalizował możliwość przekazania podnośnika hydraulicznego do gminy wiejskiej. Ten podnośnik jest bardzo potrzebny na terenie miasta Turek, dlatego że występuje tam zabudowa wielopoziomowa. Są takie instytucje publiczne jak szpital, policja, urzędy, stąd ten podnośnik jest tam bardzo potrzebny. Zgodnie z ustawą ochrony przeciwpożarowej przypominam komendantowi głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantom wojewódzkim i powiatowym z artykułem 31, sprzęt w dobrym stanie, a zbędny w PSP przekazuje się do OSP po zasięgnięciu stosownej opinii oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Tą drogę należy wykorzystać. Chcę też przypomnieć, że na zakup tego podnośnika, o którym w tej chwili mówię, składały się również przy jego zakupie miasto Turek oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nieładnie więc, panowie komendanci, że nie macie pamięci historycznej mówiącej o tym, kto dokładał się do tego podnośnika, a w tej chwili chcecie go przekazać gdzie indziej. Mamy też niepokojące informacje z okazji Święta Niepodległości. A w Państwowej Straży Pożarnej działy się nadzwyczajne rzeczy, mianowicie nadzwyczajne awanse po roku, po dwóch latach, nadzwyczajne premie, przenoszenie do wyższych grup, tak aby można z chwilą przejścia na świadczenie emerytalne otrzymać wyższą emeryturę. To wszystko świadczy, że również i tam, co mnie strasznie martwi, zajrzała polityka. Państwowa Straż Pożarna jako służba publiczna nie miała być tą służbą, która jest upolityczniona i nie była. W tej chwili za rządów PiS-u stała się przystawką. Rozwożono samochodami służbowymi materiały wyborcze i używano tejże formacji do akcji wyborczej partii rządzącej. Apeluję do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, bo jest z Wielkopolski, aby zainteresował się sprawą z Turku i postępował zgodnie z prawem. Dziękuję.